Siemano, jest wtorek, godzina 13, prawie wiorkrze, za oknem mega leje, mój syn w końcu usnął i ja mogę się w końcu zalogować i sprawdzić, jak wygląda początek Dragonflight. Może na początku wytłumaczę wam moje wąsy, wspominałem to w poprzednim wideo. Teraz mamy listopad, w Anglii jest akcja Movember, wrzucę link do tej akcji w opisie. Jest to miesiąc, w którym przypominamy mężczyznom, naszym tatom, braciom, chłopakom, kolegom, komu tam możecie, o to, aby dbali o siebie przede wszystkim. Jak to się mówi, mężczyźni cierpią w ciszy. To jest taki nasz współczesny stygmat, gdzie facet nie powie, że coś mu jest, dlatego że się wstydzi. Że będzie wyśmiany, że będzie skrytykowany i tak dalej. Sam miałem taki przypadek w tym roku, gdzie musiałem przez kilka miesięcy powalczyć sam o siebie. Na szczęście okazało się, że moi przyjaciele są ludźmi zajebistymi i mnie wspomogli w tym bardzo. Także Movember, zapuszczamy śmieszny wąs i przy okazji, gdy nas ktoś pyta o ten wąs, o co chodzi, mówimy o tym właśnie men's health awareness, mental health i normalne zdrowie, tak samo o raku prostaty i innych rzeczach, które dotykają mężczyzn, a o których oni się boją, wstydzą mówić, albo też czasem boją się badać. Więc jeśli możecie mi pomóc, możecie mi wspomóc, wrzucam wam linka w opisie, udostępnijcie go gdzieś, wpłaccie złotówkę, każdy grosik się liczy. No i tyle, zobaczmy, czy jest już może dostępny Draktyr, bo nie mogę się doczekać, zrobiłem sobie tego paladyna, ostatnimi czasy go levelowałem. Przy tych wszystkich boostach to 88% boosta do levelu. To zajęło mi to kilka dni z kumplami grając online. Wrzucę wam w następne wideo nasze rozmowy przy graniu, bo uważam, że to jest coś ciekawego. Mam takich fajnych, nerdowych kumpli, jakie zawsze marzyłem, więc jest z czego się cieszyć i jest z czego czerpać fun. Dobra, zobaczmy, czy mogę stworzyć Draktyra. Hashish. Zobaczymy. Hashish. No to skasujemy go i zobaczymy, czy mogę. Mogę? Ej, nie można się stworzyć Draktyra? A mi się wydawało, że można. Miał być 15 od dzisiaj. No i gdzie to jest? Gdzie jest mój Draktyr? O co chodzi? Myślałem, że to się już zacznie dzisiaj. 15 powinno się już zaczynać, nie? Fakt, że tutaj serwery są upgrade'owane, ale kurde, nie wiem, o co chodzi. Powiem wam szczerze, że nawet ten hype na Dragonflight jest czymś naprawdę dziwnym, bo osobiście dla mnie zaczęło to się od dość nudnego cinematika. Może sobie go obejrzmy. Nie można zarzucić Blizzardowi tego, że ich cinematiki są technicznie dopracowane, bo są mega i dla mnie nie było chyba złego, nudnego cinematiku, który by mnie nie porwał i nie zhypował. Aczkolwiek ten dzisiejszy Dragonflightowy moim zdaniem jest najnudniejszy. Cinematik nie jest najgorzej wykonany, ale jest najnudniejszy. Tam nie ma nic, co mogłoby człowieka zhypować. Zobaczmy. Wyjdźmy sobie na razie z gry. 5 minut. Zobaczmy. Można by powiedzieć, że jeśli nie znasz lore'u, to nic ci nie zainteresuje w tym cinematiku. Ludzie, którzy followują lore dokładnie co do litery w książce, wiedzą, o co chodzi, skąd smoki, skąd te watchery i co nas może spotkać. Wymyślam, może tak jest, może nie. Ja śledzę lore Warcrafta i uważam, że siedzę w nim dość głęboko, aczkolwiek mogę wszystkiego nie znać, na pewno wszystkiego nie znam. Ten cinematic, jeśli widzieliście, to wiecie dobrze, że poza kamiennymi ludzikami chodzącymi w lewo i w prawo, którzy uwalniają i przywołują smoki, nie ma w tym nic ciekawego. Więc tak naprawdę ja, oglądając cinematic, byłem rozczarowany, mówię, nie ma tam nic charakterystycznego.
takiego jak było na przykład w Burning Legion. You are not prepared. Każdy to pamięta. I każdy cinematic poprzedni miał coś, miał taki gimmick, coś co nas zatrzymywało, zastanawiało, coś hypowało. Tutaj tak naprawdę to intro, pomimo tego, że jest technicznie dopracowane, jak każdy film Blizzard, tego nie można mu im zaprzeczyć, tego nie można im zarzucić, to jest nudne. Nie ma tam nic, co by człowieka nakręciło na grę. Nakręciły na zapowiedzi późniejsze, jak Draktyr i to, co się będzie działo, że wracamy do starego Azeroth, że drzewko talentów jest od nowa zrobione, co mnie bardzo też cieszy. Te subtelne, fajne, takie estetyczne, kosmetyczne poprawki mega radość mi sprawiły i naprawdę sprawiły, że miło mi się grało moim paladynem, bo takie malutkie właśnie pierdołeczki cieszą moje oko i sprawiają, że się mega przy tym fajnie relaksuje. Ale o tym wam opowiem później. Sam cinematic jest nudny. Człowiek sobie idzie, otwiera, przewijamy, spada i ratuje go smok. No i teoretycznie można było się zhypować, ale smoki są nieodzownym elementem fantazy, tak? Więc taki smoczek to nic nowego, tym bardziej, że ich jest kupa w Warcraftcie. Aczkolwiek to wszystko połączone dało je nam nadzieję na porządny reset sagi i porządny comeback Blizzarda. Ja dalej wierzę, że to będzie naprawdę fajna gra. Miałem nadzieję, że teraz zaloguję i sprawdzimy Draktyra, ale z jakichś względów jeszcze nie jest dostępny. Prawdopodobnie się nie skupiłem i pewnie o którejś tam to się godzinie wszystko zaczyna w Europie. Myślałem, że 15 to już jest teraz, więc około 11 rano będzie już może ogarniać, ale jeszcze nie można. Zobaczymy za chwilę. New Era of Dragons shall begin. Okej, okay, i tyle. Ale nie ma tego czegoś, nie ma tego flavor, tego spice. Ogólne wrażenie jest dobre. Ogólna akcja. Ogólna zapowiedź tego, co się będzie działo. To jest coś, co zhypowało, ale nic więcej. To jest naprawdę dziwne. Jestem zhypowany na grę, pomimo tego, że cinematic jest nudny. A zobaczmy, create new character. Where is Draktyr? No, widzę, że mi się kamera jeszcze wycięła trochę. Pla, 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 la, la, la. Create new character. Ale fajnie się z tego wało, nie? Tak, Hunter, Mage, Rook, Priest, Warrior. Swoją drogą, te wszystkie kosmetyczne zmiany, które wprowadzono teraz w retailu, bardzo mi się podobają. Ten nowy Kasbar, drzewko i tak dalej. I ten ekran do tworzenia postaci jest super. Ale nie mogę stworzyć Draktyra. Kurwa, aż wyślę kumplom SMS-a, bo kurwa nie wiem, o co chodzi. Dlaczego nie mogę zacząć kurwa jako Draktyr? Wracając jeszcze do takiego tematu, który poruszyłem na początku tego wideo. O pomocy i o tym, jak mężczyźni cierpią w ciszy. Tak się niestety złożyło, że w ciągu ostatniego tygodnia odeszły gdzieś w moim kręgu dwie osoby. Nie będę mówił kto, żeby zachować ich prywatność. Ale takie rzeczy, właśnie takie chwile jak to, że kogoś się traci z bliskiego kręgu, sprawiają, że człowiek zawsze się zamyśli, przynajmniej ja, na tym, jakie kruche jest życie i jak warto cieszyć się takimi małymi pierdołami. Ja wiem, że to się może średnio przekładać na grę, ale na przykład dlatego ja mnie nie boli, że nie gram na jakimś pro levelu, jeśli chodzi o Warcraft. Że nie jestem jakimś rajdowcem, że nie gram Mythic Plus. A cieszy mnie taki pierdoł, jak na przykład mój nowy Heritage Armor na mojej nowej postaci. Jak cieszą mnie te kosmetyczne poprawki, które teraz zostały wprowadzone do Warcrafta. Ten cast bar, drzewko talentów, animacja, która występuje, jak się zupgrade'uje talent. Ten, jak już wspomniany cast bar, który występuje, jak się castuje jakieś czary. Muzyka, grafika, nawet tutaj spójrzcie na ten totem, jak jest ładnie zrobione. Takie małe pierdoły
cieszą mnie w grze i starczają mi za te wszystkie inne rzeczy, które muszą robić inni gracze, żeby czuć jakąś satysfakcję z gry. A jeśli trafia się właśnie taka sytuacja smutna i tragiczna, jak mi się trafiła w tym tygodniu, to tym bardziej człowiek jakoś docenia to, że żeby się cieszyć z małych rzeczy. Bo tak naprawdę nieważne, na jakim poziomie gracie i co was w grze cieszy. Ważne, że was to cieszy. Nie dajcie sobie wmówić, że to, co robicie, jest złe lub że coś robicie źle. Róbcie to, co was cieszy i co sprawia wam po prostu radość. Wiem, że się powtarzam, ale to jest najważniejsze. W tym tygodniu z bólem serca dowiedziałem się właśnie o tym po raz kolejny. I po raz kolejny refleksyjnie sięgam właśnie po to, po tą pamięć, żeby pamiętać, jak ważne jest być sobą, robić to, co się lubi. Nawet jeśli chodzi o tak zwykłą rzecz jak granie. Gracie na takim poziomie, jaki was cieszy. Czy to jest pro, czy to jest taki casual jak ja. Gram od 2005 roku, ale na poziomie casualowym jakoś mi to w ogóle nie boli. Gra zawsze mnie cieszyła, zawsze mnie relaksowała. Nawet w ostatnich kilku miesiącach, kiedy miałem sam swoje własne problemy, to właśnie granie, a granie jeszcze online z kumplami sprawiało mi największą przyjemność i było dla mnie najlepszą terapią, która na koniec dnia pozwalała mi wyprostować zwoje mózgowe i na maksa się zrelaksować. Pamiętajcie o tym, nigdy nie wiadomo, kiedy nam zgaszą światło i co się z nas rzeczywiście stanie, więc doceniajmy te takie malutkie rzeczy, które nas cieszą, doceniajmy naszych znajomych, przyjaciół, których mamy. Ciężko jest w życiu o takie dobre rzeczy czasem. Czasem warto się zatrzymać i rozejrzeć się i zobaczyć, jak wiele rzeczy mamy wokół nas, ale jak wielu takich rzeczy ktoś inny nie ma. Dlatego właśnie wziąłem udział w tym roku w Movember i zapuszczam ten mój, o, proszę bardzo, śmieszny wąsik, po to, żeby zwracać uwagę na takie istotne, a malutkie może jakby rzeczy, które potrafią być wielkim i ciężkim brzemieniem dla kogoś. Więc jeśli możecie zajrzeć w mój link, zasponsorować mnie jakimkolwiek grosikiem, to byłoby naprawdę bardzo, bardzo fajne. Możemy też zacząć taką grę. Mam chyba 869 followersów. Załóżmy, że za każdego followersa ja sam wpłacę złotówkę na ten cel, a jak dobiję do 1000 followersów, to wylosuję 3, którym wykupię i opłacę półroczny abonament w Warcrafta. Co wy na to? Damy radę tak się zabawić? Sponsor link będzie w opisie. Jeśli chcecie mi pomóc, to zapraszam. Jeśli nie, spoko, to chociaż udostępnijcie linka komuś. Może ktoś inny się znajdzie, kto będzie chciał wspomóc z groszem i wziął udział w naszej zabawie po to, aby właśnie uświadomić sobie i uświadomić innym, że nie są sami i że warto pomagać. Gdzieś tu się chyba schodziło. Tak, tu się schodzi. Kumpela mi odpisali. Zobaczmy, czy już wiadomo, o co chodzi z tym dyrektorem, bo może coś nie dotrzałem. No właśnie, update jest jutro i reset chyba jest jutro, ale ja myślałem, że skoro 15, no to będzie dzisiaj. Czyli w Europie 16, a w Stanach jest dzisiaj. No nic, wygląda na to, że jednak w Europie będzie po tym resecie i update'cie serwerów jutro. A szkoda. Jeżeli tu też mam wolność, to sobie też zagram. Nie ma żadnego problemu, więc się jakby nie spóźnię, bo to się jutro wydarzy. Jutro idę do pracy, to fakt, ale kurde, to za chwilę zginę, bo jestem lame jak as fuck. Ale myślę, że to będzie jutro i że mój syn teraz śpi, więc ja sobie wykorzystam ten czas na zagranie i spróbowanie nowej rasy. Może mi się chociaż uda pokonać to strasznie mi topornie, znaczy pierwszy raz w życiu zagram inną postacią. Nigdy jakoś nie robiłem czegoś takiego jak inni ludzie, że o, w tym dodatku zagram sobie szamanem, albo w tym dodatku zagram sobie tym i tym. Ja zawsze od 2005 roku grałem moim warlockiem Barlog. Ale w tym momencie jakoś zawsze był caster. Ja się śmiałem, że jestem leniwym strasznie człowiekiem i że po prostu caster mi się gra najlepiej, dlatego że mogę być
mega leniwy, mega noobem, a ja jakoś tam zawsze jakiś DPS wykręcę. A kumple, przyjaciele mi namówili do tego, kumpel gra szamanem, ja spróbowałem, a spróbuję sobie paladyna, niby mele, ale jeszcze jakieś tam czary ma. I powiem wam szczerze, że levelowanie tego paladyna to sprawiło mi wielką przyjemność. Nawet odkryłem taki fajny motyw, bo, znaczy odkryłem, przyjaciel mi o tym powiedział, zapomniałem nabić sobie repy, żeby mieć Heritage Armor, więc wykupiłem sobie tabard w Thunderbluff. I słuchajcie, w 2 godziny wbiłem Exalted z Thunderbluff, odblokowując questa na Armor Heritage. Jeśli nie wiecie, jak to zrobić, to bardzo łatwa sprawa. Wchodzicie do Stormheim. Zaraz wam to pokażę. Boże, tutaj, co ja gadam? Northrend. Tutaj. Utgrade Pinnacle. Solujecie to sobie. Chyba 5 minut zajmuje, żeby samą to solować w tym tabardzie i dosłownie zajmie to z 2 godziny, żeby wbić Exalted, a potem sobie odblokować. To taka wskazóweczka, jeśli ktoś z was nie grał i o tym nie wie, a nie ma wbitej na przykład reputacji i Heritage Armor, sobie też sobie odblokować. Ja nie wiedziałem, podzielił się z tym mój przyjaciel, więc się dzielę z wami. Może się to komuś przyda, a jak nie, to trudno. Dobra, w takim razie tu próbuję zrobić wentyrów, tylko po to, żeby odblokować broń, jeszcze jakoś sobie jakikolwiek armor, bo mam 108, 108 level, co jest strasznie lame, także mnie tutaj każdy leje, muszę się co chwilę leczyć, jeszcze nie ogarniam za bardzo tego, czy no, trochę już ogarniam, muszę sobie poprawić build, bo zrobię swój własny, prywatny build, za co zostałem zrypany, bo jest po prostu śmieszny i nieefektowny. Ale to się zajmie może na jutro, co to przygotuję. W takim razie będziemy chyba kończyć. Wygląda na to, że Draktyrem zagram sobie jutro, więc może dołączę to wideo do tego i wypuszczę jedną całość. Całość, a może wypuszczę 2 osobne filmiki. Niech ten będzie o tym nudnym wideo i o tym, że warto pomagać i żebyście pomagali, żebyście się rozejrzeli naokoło i zobaczyli, czy ktoś z waszych znajomych nie potrzebuje pomocy. Miejcie uszy i oczy otwarte, bo mężczyźni często, tak samo jak ja robiłem, ukrywają swój ból pod maską jakiegoś śmiechu, żartów, albo po prostu robią to w ciszy. Miejcie to na uwadze, pomagajcie sobie, nie wylewajcie tego jadu na wszystkich, jak to nieraz bywa nad filmikami na YouTubie, na Facebookach, na portalach, w forach i tak dalej. Miejcie tą świadomość, że ktoś może mieć problem i jakieś słowo, nawet takie delikatne od was, żartobliwe, czy delikatne, takie uszczypliwe, może mu zrobić krzywdę. Tyle, nie będę przynudzał, będę uciekał. W takim razie idę wbić legendę na Sea of Thieves. Wygląda na to, że ten kanał to będzie poświęcony już teraz Sea of Thieves i w większości Warcraftowi. Sea of Thieves i Warcraft, pół na pół może. I gdzieś tam casualowe jakieś inne gry. Ale to są dwie gry, które mi teraz sprawią największą przyjemność. Warcraft o samego początku, 2005, wziąłem sobie lekką przerwę, zrobiłem przez Shadowlands, bo były nudne. I w tym czasie odkryłem Sea of Thieves. Później niż inni, ale się bardzo zaangażowałem, mega mnie to cieszy. I tak chyba teraz będę robił. Będę się przełączał między Sea of Thieves i Warcraftem i wrzucał wam jakieś filmiki. Jeśli macie jakieś pomysły, sugestie, to zapraszam do komentarza. Zapraszam do subskrybowania i widzimy się jutro. W momencie, jak odpalę Draktyra. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się i jak zawsze, live long and prosper.